Hej, hej, dzisiaj opowiemy sobie troszeczkę o lewatywach. Lewatywa, czyli taki zabieg medyczny, który polega na wprowadzeniu płynu do jelita grubego w celu usunięcia maskałowych. Tyle jeśli chodzi o formułkę. Kiedy taką lewatywę robimy? Ano kiedy rodzimy, kiedy się badamy, kiedy mamy operacje, ale również przy zaparciach. I jeśli chodzi o samą lewatywę, lewatywa jest znana od starożytności, niezależnie na którą starożytną cywilizację nie spojrzymy, czy starożytny Egipt, Mezopotamia, czy starożytna Grecja, w Grecji już Arystoteles robił lewatywy, także jest to bardzo znane i bardzo powszechne. Teraz natomiast troszeczkę to podupadło. Jeśli spojrzymy na średniowiecze, w średniowieczu robiono lewatywy metalowymi strzykawkami, coś jak tutaj strzykawka Żaneta, tyle że były one o wiele większe i metalowe. Nie było to przyjemne. Dzisiaj natomiast mamy przyjemniejsze rzeczy do robienia tego zabiegu. Zacznę może od tego. To jest gruszeczka. Może służyć nie tylko do robienia lewatywy, ale również do płukania nosa czy płukania ucha na przykład. Również istnieją wersje z twardymi końcami, wtedy ta gruszka jest obcięta i jest do niej przytwierdzona końcówka z plastiku, coś na ten kształt. Tutaj natomiast pod spodem jest wlewnik gumowy wielokrotnego użytku. Istnieją również wersje jednorazowe i ten wlewnik ma pojemność 2 litry. Zawieszamy go powyżej poziomu ciała, napełniamy wodą i wtedy będzie on miał szansę działać, tak żeby grawitacja nam pomogła i tę wodę czy inny płyn, który się tutaj znajduje, łatwo można było wprowadzić do odbytnicy. Tak, i tutaj do tej strony podłączamy rureczkę. Jak nie jesteśmy gotowi, to sobie zakręcamy, żeby woda nam nie leciała. Zakręcamy końcówkę, wprowadzamy do odbytu i wtedy możemy sobie odkręcić i woda leci. Na razie to tyle i jak zwykle lubujcie, subujcie i trzymajcie się. Hej!